Serdecznie witam o poranku w kolejnym naszym aceranku. Czytamy fragment listu apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 16, wersety 17 i 18. A proszę was, bracia, abyście się strzegli tych, którzy wzniecają spory i zgorszenia wbrew nauce, którą przyjęliście. Unikajcie ich. Tacy bowiem nie służą Panu naszemu Chrystusowi, ale własnemu brzuchowi i przez piękne, a pochlebne słowa zwodzą serca prostaczków. Fragment, który przeczytaliśmy, mówi jednoznacznie o kilku sprawach. Po pierwsze, mówi o nauce, którą Kościół w Rzymie przyjął, która jest niepodważalna. Zaraz o tym coś powiemy. Po drugie, apostoł powiada, że ci, którzy wbrew tej nauce wzniecają spory i zgorszenia, nie mogą być uznawani za członków społeczności i Kościół powinien tych ludzi unikać. Unikać dosłownie. Czyli ci ludzie nie powinni być wpuszczani na zgromadzenia świętych, a Kościół nie powinien mieć z nimi jakichkolwiek relacji. Chociażby Jan Apostoł mówi, że z takimi ludźmi się nie zasiada do stołu, nie jada, nie rozmawia, nie pozdrawia się tych ludzi. Oni są po prostu jak umarli. Nie ma ich. W dzisiejszych czasach mówienie o tym, o czym przed chwilą powiedziałem, jest prawie że przestępstwem. Ale o wiele większym przestępstwem jest niesłuchanie się Słowa Bożego. To teraz o jaką naukę chodzi? Jaki to rodzaj nauki, który przyjęli ci ludzie? Najprościej jest sięgnąć do pierwszego listu do Tymoteusza, bo tam to jest napisane wprost. Pierwszy rozdział, nie będę czytał wszystkiego, no bo jest tego sporo, ale powiedzmy od 7 wersu. Chcą być nauczycielami zakonu, a nie rozumieją należycie ani tego, co mówią, ani tego, co twierdzą. Wiemy zaś, że zakon jest dobry, jeżeli ktoś robi z niego właściwy użytek, wiedząc o tym, że zakon nie jest ustanowiony dla sprawiedliwego, lecz dla nieprawych i nieposłusznych, dla bezbożnych i grzeszników, dla bezecnych, nieczystych, ojcobójców, matkobójców, mężobójców, rozpustników, mężołożników, czyli homoseksualistów, dla handlarzy ludźmi, dla kłamców, krzywoprzysięzców i dla wszystkiego, co się sprzeciwia zdrowej nauce zgodnej z Ewangelią chwały błogosławionego Boga, która została mi powierzona. Czyli mówiąc wprost, nauka, którą przyjął Kościół w Rzymie, to była Ewangelia Jezusa Chrystusa. To chyba nie jest dla nas zaskoczeniem, że także i w Rzymie, ale przecież i w całym Kościele od samego początku byli przeciwnicy tej nauki. Na przykład w Galacji, gdzie Paweł założył sporo zborów, zaraz po odejściu Pawła stamtąd pojawili się tak zwani judaizujący, którzy, najprościej rzecz ujmując, powiedzieli tak: Jezus owszem, bardzo dobrze, ale oprócz tego trzeba się obrzezać, trzeba przestrzegać zakonu, w tym oczywiście szabatu, trzeba ograniczać swoje posiłki tylko do potraw koszernych i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście część Galacjan dała się zwieść, dała się oszukać. No ale apostoł Paweł powiedział wyraźnie, że jeżeli ktoś taką naukę przynosi, to jest przeklęty. Nawet gdyby był aniołem z nieba, jest przeklęty. A powiedział on więcej, gdybym ja teraz zmienił zdanie i powiedział wam, że to, co teraz praktykujecie, to jest dobre, niech będę przeklęty. Ewangelia Jezusa Chrystusa jest niezmienna. Nie wolno jej w żaden sposób zmieniać. Dalej w drugim wersecie, 18, mamy informację o tym, dlaczego ci ludzie robią to, co robią. Po pierwsze, ci ludzie nie służą Panu Bogu Jezusowi Chrystusowi.
Czy jesteście w stanie przyjąć do wiadomości, że ludzie, którzy głoszą naukę niezgodną ze Słowem Bożym, nie służą Jezusowi, nie służą Bogu? No ale jak to tak? Takie ładne kazania mówią, takie piękne pieśni śpiewają. Ja tylko powtarzam za Słowem Bożym. Ludzie, którzy głoszą naukę niezgodną ze Słowem Bożym, czyli coś dodają do Słowa Bożego lub coś ujmują z tego Słowa, nie służą Bogu. To nie są słudzy Jezusa Chrystusa. Ludzie, zrozumcie to, bo inaczej po prostu pójdziecie na śmierć, zginiecie. Jeżeli nawet ktoś 90% tego, co mówi, mówi zgodnie ze Słowem Bożym, ale 10% tego, co on mówi, jest niezgodne z nauką Biblii, to jest kłamcą, oszustem i nie służy Bogu. A komu służy wtedy? O właśnie, tu jest napisane, że służą własnemu brzuchowi. To powiedzenie własnemu brzuchowi oznacza po prostu własnej korzyści. A jak oni to robią? Ano przez piękne i pochlebne słowa. W ten sposób zwodzą serca prostaczków. Przyjrzyjmy się może dwóm fragmentom Słowa Bożego. Jeden pochodzi z listu do Filipian i to będzie 3, 19 werset. Końcem ich, ludzi, o których powiedziałem, jest zatracenie. Bogiem ich jest brzuch. Ja chwałą to, co jest hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Dokładnie tak jest. To są ludzie, którzy bardzo chętnie budują kościoły dla swojej chwały. W Stanach Zjednoczonych mamy kilka takich tak zwanych mega kościołów. Gdyby się dobrze przyjrzeć teologii, która tam jest głoszona, no, teologii dużo powiedziane, nauce, która tam jest głoszona, to okazuje się, że to jest teologia typu każdemu wedle jego potrzeb. Wszyscy się tam zmieszczą. Nie jest istotne, czy ty wierzysz w Pana Jezusa. Ważne, żebyś się tam dobrze poczuł. Ważne, żebyś był jednym z wielu. Nie mam nic przeciwko dużym zborom, żeby było jasne. Ale budowanie ich właśnie w taki sposób jest przestępstwem wobec Boga i niestety ci, którzy to robią, no, poniosą straszliwe konsekwencje tego. To, że oni uważają, że jest inaczej, to nie mój problem. To oni nie będą się mnie tłumaczyć, bo ja nie potrzebuję ich tłumaczenia. Natomiast musimy zrozumieć, że to nie są żadne żarty. Nie możesz głosić Ewangelii, która będzie wywyższała ciebie samego. Jesteś zobowiązany jako sługa Boży do tego, żeby głosić Ewangelię, którą przyniósł nam Pan Jezus Chrystus. I to jest wszystko, do czego jesteś zobowiązany. W liście drugim apostoła Piotra, w 2 rozdziale, w 3 wersecie czytamy: z chciwości wykorzystywać was będą przez zmyślone opowieści. Lecz wyrok potępienia na nich od dawna zapadł i zguba ich nie drzemie. Moi drodzy, jeżeli ktoś głosi rzeczy niezgodne ze Słowem Bożym, to znaczy, że głosi coś, co sam wymyślił, albo wymyślili to inni ludzie, a on za nimi powtarza. Ale to są rzeczy zmyślone. Jeżeli nie zgadzamy się z tym, co mówię, no to najlepiej byłoby zmienić kanał, bo ja nie zmienię swojej narracji, ale musisz wtedy rozumieć, że narażasz się na śmiertelne niebezpieczeństwo, ponieważ pewnie hołubisz fałszywą naukę, no bo łechce twoje uszy, łechce twoje ego, bo pewnie ci ciągle mówi o tym, że Bóg i tak cię kocha. Nieważne, co robisz, jaki jesteś, Bóg i tak cię kocha. Nieprawda. Nie wiem, czy wiecie, że Biblia mówi, iż Bóg nienawidzi grzech. O, tutaj się wszyscy zgłoszą, że oni to wiedzą. Ale czy wiecie, że Biblia naucza, że Bóg nienawidzi grzeszników? Nie, nie, to jest nieprawda. Bóg nie ma żadnej nienawiści do nikogo. Czyżby? Nie odpowiem wam wprost, ale zachęcam was do przestudiowania Słowa Bożego. Ku własnemu przerażeniu znajdziecie kilkanaście fragmentów, gdzie w sposób pośredni lub bezpośredni Bóg mówi: nienawidzę grzeszników, nienawidzę tych, którzy złoczynią. Miejcie to na uwadze, ludzie, i nie służcie własnemu brzuchowi,
bo to się źle skończy dla was i dla tych, którym usługujecie. Witam w Aceranku, a wszystko po to, aby zachęcić was, żebyście w ramach chrześcijańskiej wspólnoty ewangelicznej przyjrzeli się też innym podcastom. Tam naprawdę można znaleźć fantastyczne treści i posłuchać naprawdę dobrych kaznodziejów. Droga uczniostwa, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, niech się rozchodzi.